Nie wiem. Tylko on to mówi inaczej, nie? O, jadłem hamburgery. Naprawiałem mojego golfa. Czyli rozumiem, że na walentynki dajecie sobie części rowerowe. Tak, znaczy ty dostajesz. Ona mi, a ja wiesz. A ja coś innego. Światek się domaga twojego włączenia do Faktory, Team Faktory. Jak to z tym idzie? Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Dziubek Dziuban i witam was w drugim sezonie Dziubek Bike Show w odcinku 11, gdzie zaczynam nową serię, ale format będzie praktycznie taki sam jak w poprzedniej. Dzisiaj, zanim przejdziemy do rozmowy z moim gościem, którego prawdopodobnie każdy z was już kojarzy, i zanim go przedstawię, to chciałem bardzo tutaj podziękować hostelowi Brama na Floriańskiej 55 za udostępnienie nam miejsca do nagrywania. Jeżeli potrzebujecie noclegu, bardzo blisko centrum Krakowa, praktycznie vis-a-vis Bramy Floriańskiej, to zapraszamy Brama Hostel. Link znajdziecie poniżej, też wyświetli się poniżej. A dzisiaj w Dziubek Bike Show mistrz Polski, wielokrotny mistrz Polski i medalista Mistrzostw Polski w kolarstwie zjazdowym w Enduro MTB, a nawet w 2021 w Pump Tracku. Czołowy zawodnik w Polsce, reprezentujący nas również na arenie międzynarodowej i o którym bardzo głośno stało się właśnie w 2021 roku za sprawą wysokich lokat i startów w Pucharze Świata Enduro World Series. Panie i panowie, przywitajcie, Sławek Łukasik. Cześć. Witam cię. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Już wiesz, trochę odpocząłem po sezonie, nabieram tak powoli siły i chęci do jazdy na rowerze, także super. Wszystko idzie dobrze. Bardzo, bardzo fajnie. To rozumiem, był dość intensywny sezon dla ciebie. No, powiem ci, że tak jeden z bardziej intensywnych, jeśli chodzi o takie moje samopoczucie już po skończonym sezonie. Mm. Nigdy nie odczułem takiego zmęczenia jak właśnie po tym roku, że jednak potrzebowałem takiej chwili oddechu i tak jakby całkowicie odstawienia roweru. Mm-hmm. No przez to uważam, że to właśnie było takie dość intensywne. Super, znaczy super z racji tego, że no, udało ci się naprawdę wykręcać bardzo wysokie wyniki, wręcz zszokowałeś większość chyba stawki, że chłopak z Polski bez teamu Faktory po prostu nagle pojawił się i wykaszał tam takie nazwiska jak Maes czy Sam Hill, więc no, na pewno gratulacje tutaj, jeśli chodzi o to. Ale zanim w ogóle przejdziemy do rozmowy, to standardowo dla tego programu zaczynamy tak zwaną rozgrzewką, czyli ja zadaję ci w minucie jak najwięcej pytań, a ty w tej minucie starasz się najwięcej pytań, oczywiście sensownie odpowiedzieć. Dobra. 3, 2, 1, start. Wydarzenie, które zmieniło twoje rowerowe życie to? O kurde, od razu na grubo. Mistrz Polski, wygrana mistrza Polski. Pierwsza, tak? Tak, pierwsza. Okay. Mieć czy być? Być. Najlepsza rowerowa destynacja, miejsce, gdzie warto pojechać? Austria. Najważniejszy trening w kolarstwie górskim to? Siłownia. Siłownia. Miejscówka, do której jak najczęściej chcesz wracać? Schladming. 29 czy 27,5? 29. Dokąd nocą tu ptajesz? Do lasu. Czy Polska to dobry kraj do uprawiania enduro MTB, kolarstwa górskiego? Najlepsze. Największe rowerowe marzenie to? Osiągnąć coś bardzo dużego, stanąć na najwyższym podium takich możliwych najwyższych rangi zawodów. Okej. Ile miesięcznie wydajesz na pasję? Wszystko. Najciekawsze rowerowe wspomnienie to? Wyjazdy. Koniec? No to udało ci się dość dużo, 11. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, w takim razie czas przejść do rozmowy i standardowo do tego programu zapytam cię o historię, czyli
Jak to się stało, że ten rower stał się taką dużą częścią twojego życia? Wiesz co, wchodził tak dość powoli w moje życie. Poznałem kilka osób tak naprawdę w wakacje w lesie, gdzieś tam spotkaliśmy się przypadkiem. Zaczęliśmy budować jakieś tam chopki, spędzałem w zasadzie całe dnie w tym lesie na budowaniu, jeżdżeniu i tak dalej. No i tak krok po kroku gdzieś tam ta zajawka kwitła, pierwszy rower jakiś taki już bardziej terenowy, można powiedzieć. Później gdzieś tam pojechałem na jakieś pierwsze zawody właśnie ze znajomymi, chyba na Harendę. Wygrałem te zawody, pojechałem gdzieś tam jeszcze raz, znów wygrałem. No i tak w zasadzie te wygrane mnie tak zaczęły nakręcać i też samo to poczucie rywalizacji, że jeździłem później już cały sezon na zawody gdzieś tam na hardtailu na początku bardzo hobbystycznie i amatorsko, ale to tak krok po kroku gdzieś tam wchodziło na coraz wyższy poziom. Później na tym hardtailu zacząłem osiągać takie czasy w zasadzie jak juniorzy z licencją na fullach i tak dalej. No i tutaj też była bardzo taka duża pomoc Rafała Wypióra, który gdzieś tam mnie zauważył. Poznaliśmy się też w sumie w lesie i no i wkręcił mnie na początku do RMF-u jako zawodnik. Pierwszy rok w juniorach też zacząłem tam wszystko wygrywać. Drugi rok w juniorach w zasadzie też tam już kręciłem takie czasy jak elita. No i tak to się rozkręcało, nie? Czyli miałeś ile mniej więcej lat? Tam raz widziałem w jednym chyba z wywiadów, mówisz, że około 15-16 lat, jak zacząłeś tak... Miałem 15 lat, bo tak zapamiętałem to, bo sfałszowałem datę urodzenia, żeby się zapisać na zawody. Napisałem, że jestem rok starszy i no i jakoś w sumie nawet nikt nie popatrzył. Przeszło. No super. I ta przygoda trwa. Ale myślę, że wiele osób jakby nie zdaje sobie sprawy, jak tak patrzy na, no bo to wiesz, wchodzi się na Instagram, widzi się te twoje, stajesz na podium, tam może coś jest z treningów, ale bardziej jakby czubek góry lodowej. A natomiast wydaje mi się, że mało osób nie rozumie jakby to, jak dużo trzeba pracy włożyć, żeby do pewnego poziomu dojść, tak? I dlatego chciałem cię zapytać, jak wygląda taki typowy tydzień Sławka Łukasika pod kątem, wiesz, treningu i tak dalej, nie? Jakbyś to mógł... Wiesz co, no, takich materiałów raczej nikt nie udostępnia, nie? Raczej każdy sportowiec pokazuje tylko te fajne chwile, które cieszą. No, tydzień wygląda tak naprawdę... Taki już w takim okresie naprawdę treningowym, no to skupiam się raczej tylko na takim treningu typu, no wiadomo, dieta. Fajnie w tym roku poszło, no bo zacząłem współpracę z dietetykami i tutaj też fajnie jakby poczułem, że oni wnieśli dużo do mojego jakby samopoczucia na treningu, po treningu i około jakby takim, w takim czasie około treningowym. Współpracuję też z Arturem Hryszko odnośnie rozpisywania treningów. Miałem też w tym okresie takim przygotowawczym, można powiedzieć, takiego psychologa, psychomotoryka, w sensie tak... od takiej, Mikesza. Tak, dokładnie. Wiesz, o kogo chodzi. Tak, tak, także tak. No, też jakby to bardzo dużo wniosło w, no po prostu w mój sezon, jak to wyglądało. Także no, skupiam się bardzo mocno i w zasadzie teraz jeszcze bardziej się nad tym skupiam i jeszcze bardziej się nad tym pochylam, żeby dopracować i trening, i regenerację, i takie można powiedzieć aspekty mało zauważalne, ale gdzieś tam
ta cegiełka po cegiełce i jednak można coś fajnie zbudować z tego, nie? Ale jakbyś tak miał jakby bardziej zobrazować, czyli powiedzmy, no nie wiem, budzisz się tam o którejś godzinie, czy to jakby ten trening jak dużą część twojego dnia wypełnia, a co poza tym, czy jakby u ciebie jest jakaś tutaj dodatkowe jeszcze zajęcia, czy musisz jakby poświęcać naprawdę bardzo sporo czasu? Bo jak rozmawiałem na przykład kilka tygodni temu z Maćkiem i Jotko, to no on mówił, że jakby w szczycie swojej formy no spędzał na tych treningach bardzo dużo czasu. To były wielogodzinne treningi dzienne, więc Może nie wielogodzinne, bo tam wiadomo, rano wstaję, no to tam jakaś rozgrzewka, przebieżka, taki szybki jakiś poranny rozruch, śniadanie. Gdzieś tam czekam te 2 godziny przeważnie, mało co robiąc, po to, żeby później pójść na trening w tym takim dla mnie najlepszym okienku, kiedy czuję, że mamy energię. Okay. Przychodzę, robię jedzenie, odpoczywam, albo później jak już odpocznę wystarczająco długo i czuję, że mam siłę, to robię jeszcze jakiś trening typu, nie wiem, jakiś rower w terenie, jakieś takie już może nie tak mocne treningi, ale zawsze jakiś tam akcent tej techniki albo jakieś jazdy na rowerze już na trasach jest. No i co, przyjeżdżam, robię jedzenie, odpoczywam, idę spać. Dużo robisz jedzenia, wychodzi. No bo, wiesz co, lubię sam gotować, tym bardziej teraz jak mam rozpisane dokładnie, co powinienem zjeść, ile posiłków, ile kalorii, ile tego wszystkiego, to tym bardziej sprawia mi to jakąś tam frajdę, że po prostu wbijam się w te tabelki i, no i czuję, że to fajnie wychodzi. Okej, okay, super. No to myślę, że to jest fajnie, żeby zobrazować też, że jak wygląda ten dzień, czyli jakby nie ma w nim czasu na powiedzmy tak jak przeciętny Kowalski na to patrzy, czy nie wiem, 8 godzin pracy, jeżeli miałbyś to jeszcze robić na jakby połączeniu z OTT-u, to nie jest jakby wykonalne. To jest bardzo ciężkie. Jakby na tym poziomie, na którym jestem i do którego jakby doszłem, doszedłem. To myślę, że no nie da się tego pogodzić. Aż tak jednak też podejrzewam, że nawet nie podejrzewam, co wiem, że wszyscy zawodnicy z czołówki to po prostu rower to jest ich praca, tak to traktują i to jest właśnie ten etat, który robią. Pomimo i to tak naprawdę odpoczynek, regeneracja to też jest jakby ta część treningu, którą musisz zrobić. I nawet próbowałem tak gdzieś tam nie dorywczo jako pracować, ale robić jakieś tam inne rzeczy związane, niezwiązane z rowerem. I było to jakby tak ciężkie, że i tak ciężko było mi się do tego zebrać i później czułem, że to też się przekłada na taki mój performance dzień po albo kilka dni po, że jednak to gdzieś tam nie było. Czyli mówisz, że bardziej też o ten aspekt tutaj mentalny, tak? Że po prostu to obciążenie, które daje, wywołuje praca, może rzutować na właśnie, tak jak mówisz, wynik czy twoje performance, tak? A czy wiesz to, ja generalnie jestem z takich osób, które nie są w stanie jakby robić czegoś, nie wiem, zza biurka albo, nie wiem, męczy mnie bardzo samo siedzenie przed komputerem i na przykład pisanie czegoś albo wypełnianie jakichś umów, czegokolwiek. I tutaj też właśnie bardzo dużo mi pomaga Agata. Pozdrawiamy. Więc jak już miałem coś zrobić, to robiłem raczej taką fizyczną robotę, a fizycznie właśnie czułem, że po treningu jestem mega zmęczony i to tak gdzieś, kurczę, było, wiesz, takie trochę na dobicie, a nie na zrobienie. Wiem. No to właśnie, to też myślę, że warto wspomnieć, bo wiele osób chyba sobie nie zdaje sprawy, jak to ważne jest też ten aspekt regeneracji. I często też przetrenowują się, nie? Więc przetrenowanie też prowadzi raz też do błędów, a dwa do właśnie gorszego... Do kontuzji. Do kontuzji. Dokładnie. Także... No i teraz przechodzimy płynnie do startów.
głównie pewnie będziemy skupiać się tutaj na tym, tym sezonie, który właśnie minął, który był dla ciebie chyba dość przełomowy, jakbym to nazwał, jeżeli chodzi o rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Bo długo ścigałeś się w DH, tak? No tak. Miałeś też starty w najwyższym rangą Pucharze Świata. I no jest tam trudno, tak? I teraz pytanie moje jest takie. Co daje ci tą przewagę? Czyli zastanawiałeś się w ogóle nad tym, co daje ci przewagę w tym, że jako rider wywodzący się z DH, jakby przechodząc do enduro, od razu powędrowałeś na pierwszą dziesiątkę. Gdzieś tam w okolice pierwszej dziesiątki. Bo wiesz, są osoby, które przechodzą z DH, ale niekoniecznie od razu, wiesz, są w topie. Co uważasz za swoją taką właśnie mocną stronę, która cię tutaj pozwala na wyjście wyżej? Wiesz co, przede wszystkim chyba przygotowanie kondycyjne. Jakby czuję, że jestem dobrze przygotowany kondycyjnie, że mam siłę i jakby umiem wyjść z takiej granicy, można powiedzieć, komfortu fizycznego na odcinku i te długie odcinki, długie zjazdy gdzieś tam nie sprawiają mi jakiejś dużej trudności. No i przede wszystkim jakoś tak się odnalazłem fajnie w tym wszystkim pod względem takim psychicznym. Puchar Świata dla mnie był taki bardzo mocno obciążający, że to są te jedne zawody, że jest tam bardzo mało treningów, że bez takiego zaplecza, może nawet nie trenerskiego, co takiego mechanicznego, że zaplecze takie teamowe odgrywa naprawdę kluczową rolę, żeby nie tracić czasu na jakieś serwisy przypadkowe, tylko faktycznie skupiać się tylko na trenowaniu trasy. Plus to, że czołowi zawodnicy, nawet nie czołowi, co no podejrzewam, że pierwsza czterdziestka ma ludzi, którzy stoją na trasie i mówią, jakie linie obierać, jakie ustawienia. To są też bardzo dużo przedsezonowych testów na różnych miejscówkach. Przyjeżdżają, nie wiem, 2-3 tygodnie wcześniej na tą konkretną trasę, gdzie będą rozgrywane zawody Pucharu Świata. To buduje bardzo mocną przewagę nad takimi zawodnikami jak ja. A jednak w enduro te wszystkie elementy są albo niemożliwe do zrobienia, albo no, takie nie dające aż takiej przewagi. Więc wydaje mi się, że jakby psychicznie dużo łatwiej mi było wskoczyć do enduro i zacząć tam ogarniać, niż próbować się gdzieś tam piąć w tych rankingach Pucharu Świata. Okay. Także myślę, że jakby połączenie właśnie tego mojego przygotowania i tych wszystkich aspektów, że jednak enduro jest trochę bardziej takie indywidualne, no to jakby zaplusowało, nie? Jasne. Bo właśnie też zauważam, że ta kondycja, dużo ludzi jakby nie docenia jej, a często widać przykłady osób, które właśnie gdzieś tam przeszły z XC, tak jak chyba właściwie Michał Topór jest chyba takim dobrym przykładem, gdzie przeszedł jakby z XC, miał też w miarę dobrą technikę i teraz już naprawdę wysokie pozycje zajmuje, także no, dokładnie. To jest to, że no, w enduro naprawdę to daje dużą przewagę. No i myślę, że gdyby jeszcze trochę posiedział więcej na rowerze, po prostu na trasach, no to naprawdę będzie na wysokim poziomie. No i właśnie to jest to, że to enduro jest bardzo mocno właśnie takie, że ten trening jest tak bardzo ważny. I właśnie tutaj pamiętam, że oglądałem, bo lubię bardzo oglądać te highlightsy z Enduro World Series, z każdych zawodów. I był jeden bardzo taki przypadek, który mi osobiście tak mocno utkwił w głowie, to było porównanie, jak jechał Rud z Malamedem. I był moment, gdzie było pod górkę i Rud po prostu jak koń.
No. Tak go odszedł, chyba 3 sekundy mu wbił tylko na podjeździe. I tak sobie myślę, chyba coś musi w tym być, jeżeli Rudy jakby... No nie, no, no. On jest tak ubity i tak widać, że taki masywny, że no ma bardzo dużo siły. Bardzo dużo. No, generalnie chyba też wywodzi się trochę bardziej z Forcrossu, więc tam może ta przeszłość taka Forcrossowa jakoś tam go pod tym kątem rozwinęła, ale to też nie jest do końca, w sensie ta jego masa i ta siła też nie do końca przekłada się na przykład na takich długich trasach, bo to widać wtedy, że Moir swoją taką lekkością jazdy i płynnością no, robi właśnie w tym jakby takim zapleczu przewagę, nie? Jasne. Dobra, to teraz fajnie, że powiedziałeś o tym, o tej przewadze. A teraz no wróćmy do realiów, bo realia startów w Enduro World Series i ogólnie jako bycie privateerem. Nie umiem niestety znaleźć odpowiednika polskiego na ten zwrot. Nie wiem, amator to źle brzmi raczej. Zosia Samosia. Zosia Samosia. To jest na pewno ciężkie. Rozmawiałem właśnie z Kasią Burek na ten temat, to ona to bardzo dobrze podsumowała jako ostra rzeźba. Jak ty do tego podchodzisz? Jak jest to dla ciebie? W sensie, czy to jesteś już na tyle przyzwyczajony do tej formy, że jest to jakby część, że już jakby nie czujesz tego, czy to dalej naprawdę jest bardzo ciężki kawałek chleba? Wiesz co, jest ciężki kawałek chleba, ale tylko w niektórych aspektach. No, najcięższe dla mnie jest to, kiedy po całym dniu tak naprawdę treningów, jeszcze najgorzej jak będzie padać albo jest błoto, ogarnąć wszystkie rzeczy i wiesz, zmęczony na wieczór, głodny i jeszcze tam z trochę gdzieś tam myślami na tych trasach musiałem się zająć rowerem, praniem, czyszczeniem i tym wszystkim, no to był po prostu dramat, to już nie miałem tak kompletnie jakby siły na cokolwiek. I to jest chyba dla mnie takim największym problemem. No ale poza tym gdzieś się tam nauczyłem chyba właśnie jakoś radzić. No, biorę zawsze praktycznie drugi rower zapasowy na zawody, żeby mieć możliwość przełożenia wszystkich części, tam stos opon i wszystkiego, co tylko mogę zabrać, to właśnie biorę. No i to też jest, ma to też swoje plusy, bo jednak jeżdżę sam, nie mam presji, nikt mi nie mówi, że mam iść na trening wtedy i wtedy, albo nie wiem, wymyślę sobie, że chcę przejść z buta tą i tamtą trasę, to po prostu to robię, a nie podporządkowuję się pod team, albo nikt mi nie każe podchodzić, bo fotograf jest na trasie, więc on chce zrobić zdjęcia, więc ja muszę też gdzieś tam myśleć o tych zdjęciach, żeby się wstrzelić i tak dalej. Więc jest dużo plusów, jest też dużo minusów. No pytanie, co jest lepsze, nie? No właśnie, bo ty chyba w poprzednim roku jeździłeś dla teamu, tak? NSA, czy to nie jest faktycznie? Nie. Jeździłem kilka lat temu właśnie w takim trochę teamie NSA, ale to był bardziej szwajcarski team. NS był głównym sponsorem odnośnie rowerów, no i tam duże wsparcie było od właśnie NS-a. No i miałem możliwość jeżdżenia 2 lata właśnie ze Szwajcarami po Pucharze Świata. No i sama atmosfera w teamie nie była jakby dla mnie taka korzystna. Trochę też się tak nie odnalazłem z nimi, bo też przez to, że byłem jako jedyny, który nie mówił po szwajcarsku, więc to było dla mnie, no siedziałem taki, wiesz, trochę odludek przy stole, oni tam gadka po szwajcarsku, a ja tak, kurczę, wiesz, nie wiedziałem o co chodzi i dopiero gdzieś tam może w drugim roku gdzieś tam już się zacząłem w miarę odnajdywać. Wiem. No to jest na pewno ciężko, to wyalienowanie może być takie, nie? No jeszcze jakby był team anglojęzyczny, no to
spoko, nie? Fajnie, fajnie, bo wszystko rozumiem, wszystko, coś mogę powiedzieć i tak dalej, ale jednak, wiesz, czy to francuski, czy to jakiś szwajcarski, tak. czy gdzieś jeszcze jakiś inny, no to kurde, to jest takie trochę drętwe, nie? No jasne, tym bardziej, że te relacje w teamie, no trzeba chyba mieć dobre, żeby dobrze się... No dokładnie, atmosfera czuć. Naprawdę jest ważna. Tak, tak. To jak spójrzmy na te realia Polski, tak? Czyli masz pewne współprace z różnymi markami. Czy one wspierają cię... Powiedzmy, jak to było w tym roku, jak jeździłeś jako privateer, czy to było głównie wsparcie barterowe, czy mogłeś liczyć na jakieś pieniądze, czy to, jak to wygląda jakby u nas? A rozumiem, że też masz jakiś kontakt z zawodnikami z innych krajów, czy u nich to wygląda inaczej, czy to wszystko są po prostu teamy, faktory, które już naprawdę rzucają tam duże pieniądze? Jak na to patrzysz? Wiesz co, mam... Ja sezon jakby, jak zamknę się na zero, to jestem mega szczęśliwy. Także wygląda to tak, że no, wszystko co dostaję i gdzieś tam, czy jakiś budżet, czy coś, no to idzie w starty. I to też te no, no po prostu idzie w starty, w przygotowania i tak dalej, więc no nie sądzę... Nie liczę też tego, tak, ale nie sądzę, żebym w jakimkolwiek roku zarobił na tym, że się ścigam albo jeżdżę na rowerze. Także no, tak to wygląda. Wiem, że praktycznie wszyscy zawodnicy z teamów muszą, w sensie u UCI, jak jest team UCI, to tam już jest narzucone przez UCI, że zawodnik musi dostawać wypłatę, więc wszyscy, którzy są w takich teamach, muszą dostawać wypłatę. W enduro większość zawodników jednak ma te pensje płacone albo miesięcznie, albo jakiś budżet na, znaczy budżet, może nie budżet, co po prostu jakąś kwotę na rok, którą dostaje zawodnik. No i tak to wygląda w większości. Okej. Czyli raczej jesteś trochę ewenementem, bo właściwie jesteś jako chyba w czołówce jedyny privateer, tak patrząc na tabelę. No, wszyscy się dziwią tylko tak, jak on to robi, nie? No, jako jedyny. I, znaczy może przez to, że właśnie przez tyle lat ścigałem się sam i doszedłem do jakiegoś tam kompromisu, jak sobie z tym radzić, że no po prostu jakoś to tam zadziałało i no i też się odnalazłem na tych zawodach enduro, bo to jakby no sprawiało mi po prostu radość ściganie się na i to nawet to zmęczenie po zawodach było dla mnie taką satysfakcją, że kurde, te zawody to jednak trochę pojeździłem, trochę posiedziałem na tym rowerze i czułem się szczęśliwy, że jestem zmęczony w poniedziałek po zawodach. Nie wiem. czyli jakieś kłamstwo tutaj. On to mówi inaczej, nie? No, w tym roku jednak Agata też bardzo dużo dołożyła do mojego sezonu. Jakby, gdyby nie ona i gdyby nie jej wypłata i praca, to pewnie nie pojeździłbym aż tyle, co... O wow. To powiem ci, że to jest taki całkowicie inne podejście, jakby takie stereotypy się tam, że to zawsze facet, że ten, a tu u ciebie odwrotnie, czyli no, kobieta jakby nie, pieniądze rzuca. Bardzo, bardzo duże wsparcie, jeśli o to chodzi. Nawet super. W tej Szwajcarii, gdzie byłem na zawodach, gdzie zająłem czwarte miejsce, to było tak przed zawodami, że no generalnie bardzo droga miejscowość, nie? Że taki no, kurort. Szwajcaria to no, tak, wszędzie. Taki kurort, taki premium można powiedzieć. Aha. No i te noclegi były no, kosmicznie drogie. No jakieś przykłady możesz rzucić? Tak tutaj, jakie tu rzędy wielkości? Wiesz co, za 3 dni taki apartamencik, kurczę, na zasadzie łóżko, jakiś aneks kuchenny i no nie wiem, wielkości to było no tyle, co weszło łóżko i tam kawałeczek tylko pomiędzy było takie przejście mega wąskie. Okay. Chyba 1000
300, 1400 zł za 3 noce, nie? No to grubo. No i no ja mówię na początku, że nie, no dobra, będę spał w aucie i coś tam ma nie padać, to okej, okay, nie? Agata mówi, że nie ma takiej opcji, że zarezerwuje mi po prostu jakiś apartament, żeby to jakoś wyglądało. No i takich sytuacji, gdzie gdzieś tam dołożyła do jakiegoś wyjazdu, no było bardzo dużo. Albo czy to wiesz, jakiś sprzęt, nie wiem, sztyca czy coś, gdzie chciałem wymienić, bo mi nie pasowało. To też jest kolejny jakby aspekt takiego życia privateera, że jednak te części dobieram trochę sam do siebie, w sensie, że jak coś mi pasuje, to po prostu idę do sklepu i kupuję, nie? Mm-hmm. Więc takich rzeczy, że gdzieś tam Agata mi coś kupiła i mogłem się na tym po prostu ścigać, było też dużo, okay. Nie? Czyli rozumiem, że na walentynki dajecie sobie części rowerowe. Tak, tak, znaczy ty dostajesz. Ona mi, a ja wiesz. A ja coś innego. To super, to jest idealny układ. Fajnie, fajnie. Wiesz co, to teraz cię zapytam o taki, odkopałem jeden z twoich wywiadów, już chyba z 5 lat ma, dla mtb.pl. I tam jeszcze chyba nie byłeś dość mocno w enduro. Gdzieś tam, pamiętam, powiedziałeś, że trochę ci się nie podoba to, że są różne wały na trasie. W sensie, że zawodnicy gdzieś tam podjeżdżają autami, wysiadają, wiesz, coś jakby tutaj kombinują. Czy teraz widzisz takie rzeczy? Jakby, czy to zrozumiałe jest? Teraz się enduro tak rozwinęło, jakby ta formuła zawodów i jest tak dopracowany regulamin, że już nie ma praktycznie w ogóle miejsca na cokolwiek niezgodnego z przepisami. Więc nawet to, że na podjazdach wszystkich trzeba mieć zasunięty kask na głowie, nawet takie drobne rzeczy gdzieś tam są wyłapywane i nie ma możliwości w żaden sposób oszukać, czy gdzieś tam szatlować się, jak jest to niedozwolone. Także no, idą bardzo mocno do przodu, jeśli chodzi o udoskonalanie całej formuły zawodów. I teraz to jest już naprawdę mega profesjonalne, także to też mi się podoba. Okej. Okay. A czy widzisz mimo wszystko, pomimo tego wzrostu, jeszcze jakieś niedoskonałości, które można byłoby poprawić? Wiesz co, wiem, że pracują nad tym. Sama medialność zawodów jest jeszcze trochę nie na tak wysokim poziomie, jak myślę, że może być. I mam nadzieję, że to poprawią, żeby trochę jednak więcej ludzie mogli usłyszeć, co się dzieje na samych zawodach, a nie tylko gdzieś tam jakieś highlights i jakieś relacje zawodników, tak. Nie? No wiem, że już z niektórych Queen Stage były takie nagrywki jak z Pucharu Świata, gdzie były kamery i to jest właśnie chyba przymiarka pod telewizję, że gdzieś tam są jakieś plotki, że sprzedali prawa do telewizji, ktoś to kupił i ma być transmisja na żywo z zawodów. Także mam nadzieję, że to gdzieś tam przełoży się właśnie na taką popularność tego sportu enduro. Super. To jak już jesteśmy przy niedoskonałości, to muszę zapytać o to. O Tweed Valley. O Tweed Valley, Szkocja, ostatnie zawody. Szansa na jeszcze wykręcenie czasu i co? I bramki. Kurczę, powiem ci, że właśnie strasznie się zdołowałem tym startem i nawet nie chciało mi się tłumaczyć i pisać gdzieś w mediach o tym, co się tam stało. To właśnie też jest ta niedoskonałość, która wyszła na tych zawodach, że wszystkie takie faktory teamy dostały informacje na kilka godzin przed startem, jak czytać tą trasę, jak czytać te bramki. W sensie była konkretna informacja, że zawodnik musi przejechać pomiędzy tyczkami, a taśmy są tylko do trzymania publiczności z dala od trasy, nie? I ja jako privateer nie dostałem w ogóle takiej wiadomości, nie? I stojąc na trasie, gdzieś tam skupiony już w takim, można powiedzieć, racingowym takim skupieniu, no jeszcze padało zimno i tak dalej, ale to jakby
już nie wpływało tak mocno na takie odczucia. No po prostu całą trasę jechałem od taśmy do taśmy w takim mega skupieniu i tam jeszcze miałem problem z hamulcem, więc to mnie dodatkowo jakoś tam wybiło. No i zjechałem właśnie na te ostatnie metry, widziałem, że tam trawa jest wygnieciona od opon po zewnętrznej stronie tej bramki. No i jakby chciałem walczyć o każdą sekundę, żeby gdzieś tam nie tracić tego jakoś dużo. No i to było dla mnie takie oczywiste. Jest taśma, trzymam się po taśmie, a te bramki wyglądały też trochę tak, jakby to miała być reklama Enduro World Series, że gdzieś tam jakiś baner albo coś. Ja to tak odczytałem, że kurde, no wbili sobie, no bo telewizja, kamera, coś tam, wbili sobie jakieś tyczki z flagą Enduro World Series na zasadzie takiej, żeby to po prostu było widoczne logo, że to jest właśnie Enduro World Series, a nie jakieś zawody, nie? Ale właśnie cię zapytam, bo trochę jakby dla mnie to było kompletnie nielogiczne, wiesz, jakby zahaczając o te niedoskonałości, że jakby jedziesz cały czas po trasie, gdzie jest otaśmowane i jest taśma z jednej i z drugiej i to wyznacza twoją linię, natomiast na ostatnim szerokim polu tak, i to jest jeszcze... nagle są jakieś zwężenia do bramek, które... Dlaczego nie można było puścić do bramek taśm? A z zewnątrz puścić drugą taśmę oddzielającą kibiców, jakby dokładnie, to było kompletnie nieintuicyjnie. To też w ogóle nie było dla mnie zrozumiałe, też trzeba podkreślić, że taka sytuacja była po raz w ogóle pierwszy na zawodach. No, cały sezon przyjeździłem, w ogóle nie było żadnych bramek, nic. Mhm. Nagle na ostatnie zawody robią coś takiego, nie informują połowy zawodników, podejrzewam, o tym, jak to powinno się jechać. No, dla mnie to było po prostu jasne. Jest taśma z jednej, jest taśma z drugiej. Całą trasę jechałem pomiędzy taśmami. Tutaj też mam pomiędzy taśmami, a czy to będzie z tej strony bramki, czy z tej? Dla mnie to nie było jakby w ogóle takie oczywiste. Wydaje mi się, że większość osób tak to odebrała. Nawet widziałem w komentarzach tam pod twoim postem, że dużo osób jakby nie rozumiała tej idei. Dlaczego nie było taśmy do bramki, taśmy, nie? Można było taśmy do bramki i zostawić te bramki, tylko żeby było to wyznaczone taśmą. Dokładnie, nie? Richie Root też właśnie trochę tak się tłumaczył, chociaż też nie rozumiem, skoro on też dostał tą informację jako factory rider, no właśnie, no jedynie, też że ktoś mu nie przekazał, no to też jest jakby inna sprawa. Także no nie wiem, też wydaje mi się, że gdybym był jakimś tam zawodnikiem z dalszej listy, bo wydaje mi się, że też wielu zawodników gdzieś tam z dalszej pozycji przejechało tak jak ja, ale że to się nie nagrywało na relacje i że... No bo ta trawa była ewidentnie wygnieciona od opon, nie? Więc gdybym był gdzieś tam dalej, pewnie nikt by nie zwrócił uwagi. Tak. A że jechałem jako siódmy od końca, no to już kamery, ludzie stali przy trasie i tak dalej, to już jakby nie mogło przejść obojętnie. No dokładnie. No i to niestety ostatecznie uplasowało cię na 11 pozycji, tak? No co i tak, kurczę, wydaje mi się, że było mega sukcesem, nie? Zresztą pierwsze Enduro World Series jest właśnie w Tweed Valley. I tak się cieszę, że tam pojechałem, bo wiem, czego się spodziewać, wiem, jaki jest charakter tras, więc na pewno jadąc tam na pierwszą rundę w przyszłym sezonie już będę wiedział, o co chodzi, czego się spodziewać, jakie są trasy, jakie są warunki. No i to na pewno gdzieś się tam przełoży na ten kolejny rok. Chciałem się zapytać o to, jak patrzysz jakby na DH i to, że na DH jakby najpierw masz przejście trasy, tak? Masz dość dokładne zapoznanie się z jedną tylko trasą, bo jest tylko jedna. Natomiast w Enduro masz dwa dni, tak? Żeby się przygotować. Tak, tylko że też możesz chodzić po trasie. Ja teraz na tych późniejszych już rundach praktycznie wszystkie trasy starałem się przejść na nogach, bo czułem, że to mi bardzo dużo daje i wnosi, że już ten... Bo na treningach jest tylko jeden przejazd. No i jadąc na totalnie ślepo, na tych treningach bardzo dużo musiałem podchodzić i wypychać ten rower i powtarzać jakieś elementy. Jak już wiem, czego się spodziewać za jakimś uskokiem, za skocznią, za zakrętem, już
jakby te treningi nie są tak mocno męczące, jakbym jechał właśnie za pierwszym razem. I no i to staram się gdzieś tam właśnie realizować. No widziałem chyba na treningach w Crans-Montanie, tak? Że dość mocno piecem poszedłeś, że aż cię wrzuciło i gdzieś tam aż uderzyłeś w jakiś chyba leżącą kłodę? Tak, czy pamiętasz tak. O tym? To była dość taka akcja, że tak cię... No, wow. W ogóle wtedy, no bo tam bardzo, bardzo szybki odcinek był, no i po prostu intuicyjnie wyglądało mi, że trasa idzie lekko w prawo. Nie zapamiętałem jakoś szczególnie tego elementu, bo to tam któraś trasa z kolei. No i po prostu bez nawet dotknięcia hamulca pojechałem Wyskoczyłeś, nie? Bo to było takie, że była jakby delikatna górka i tak cię wyrzuciło. Dokładnie. I właśnie na szczęście tam była taka lina, o którą zahaczyłem stopą. Gdzieś mnie tam przyhamowało, ale już widziałem się na takim pniu wystającym z ziemi, także trochę w tym szczęścia było i no i też tam właśnie złamałem ramę, bo jakby rower uderzył tak mocno w drzewo, że bo też dużo osób pytało, czemu zmieniłem rower. No właśnie. To już teraz mamy. Tak, to był właśnie ten niefortunny wypadek, gdzie rower tak uderzył mocno w drzewo, że po prostu pękła rama. Ale co, gdzieś na tylnym trójkącie? Nie, przedni trójkąt, tak od boku ewidentnie, wiesz, że było uderzenie w bok. Okej, okay, kurde, no to musiało być... Trochę mocno. Szkoda, bo najładniejsze malowanie roweru. Kurde, zawsze, no ale może NS coś wykombinuje, nie? Znaczy NS właściwie właśnie. Teraz cię powinienem zapytać o to, co każdy pewnie już ci w privach tam pyta. Czyli no wiesz, cały światek się domaga twojego włączenia do Factory, Team Factory. Jak to z tym idzie? Jak to wiesz będzie? Co, no, był duży odzew po sezonie. Sporo miałem propozycji, ale jeszcze nie jest nic na tyle dogadane, żeby mówić co i jak się skończy. Także rozumiem. To jeszcze jakby dalej jest w toku i... No i ciężko mi powiedzieć na ten moment, jak to będzie wyglądać. Ale jakby ty chcesz być w Team Factory. To nie jest tak, że ty na przykład nie... Bo mówiłeś tu o tym, że lubisz tą sferę, że jesteś sobie sam sobie, mogę robić to i to i nie muszę właśnie, jeździć w tym czy w tym, nie? Właśnie jest... No. Ja to tak widzę, że jest dużo plusów i minusów i właśnie... Trochę szczerze mówiąc się waham cały czas, czy... Czy nie kontynuować jakby tego, można powiedzieć, takich startów privateera, ale na wyższym poziomie, typu, żeby mieć na każdych zawodach kogoś do pomocy, kto po prostu mechanika, który będzie mi pomagał w trakcie zawodów ogarniać te takie rzeczy, którymi ja już nie byłbym w stanie się zająć. No i cały czas jakby gdzieś to tam jest takie na szali, można powiedzieć. Okej, okay, czyli jakby, decyzji jeszcze nie ma, trwają rozmowy, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay. Ja się założyłem generalnie, to jest tak prywatnie, ja się założyłem z kumplami, że to będzie Canyon Collective, ale to, że tak powiem, dlatego, że blisko, bo Niemcy i tak dalej, ale zobaczymy. Nie Francuzi? Nie, jakoś tak... Canyon. Nie, Canyon to chyba... Znaczy sam Canyon jako marka to chyba Niemcy, ale jako team to chyba Francuzi. Tak? Bardziej znaczy zależy który, no bo ten Canyon to jest też trochę jakby rozrośnięty. Okay. A on jest francuski? No właśnie. Czemu nie ma Teamu Factory w Polsce? Kurczę, no nie ma zawodników przede wszystkim. Jakby nie ma, gdyby było jeszcze takich dwóch Łukasików, to myślę, że można by było bez problemu coś takiego zbudować. Ale nikt w Polsce chyba nie podchodzi na tyle profesjonalnie, może profesjonalnie nie, ale
nikt nie jest na aż takim poziomie, żeby faktycznie można by było zbudować taki fajny team enduro, który by się jakoś tam gdzieś wyróżniał spośród reszty, nie? A myślisz, że jak tak patrzysz na tą scenę, że jest na to szansa, bo jeśli chodzi o pieniądze, tak? Czy polskie marki mają... znaczy, bo nie mówię o takich markach, ale o takich, powiedzmy, markach, które są bardziej w enduro za... Wiesz co, Polska jest też bardzo małym rynkiem sprzedażowym rowerów i to jest też bardzo duży problem, że nie jesteśmy w stanie konkurować z Niemcami czy tam z Anglią. Tam ten rynek rowerów i w ogóle klientów takich rowerowych no, jest na znacznie wyższym poziomie, więc tutaj faktycznie nie ma dużo pieniędzy ze strony takich marek rowerowych, bo ten rynek polski jest słaby, ale wydaje mi się, że jakiś budżet na taki fajny team no dałoby się skombinować, nawet nie, może nie tyle co z takich firm no, typu taka branża rowerowa, ale gdzieś tam jakieś inne branże. Nawet Gravity Revolt, co ścigają się tylko w Polsce, byli w stanie gdzieś tam połapać jakichś sponsorów zupełnie niezwiązanych z branżą rowerową, jakieś lokalne firmy budowlane czy coś takiego. Więc wydaje mi się, że to by miało rację bytu i myślę, że to by można było zrobić. No tylko, że kurczę, no, na kim zbudować ten team? To jest problem. No właśnie, no to jak myślisz, jak tak patrzysz na tą nasze podwórko polskie i na enduro, w sumie DH, no bo jesteś i tu, i tu. Pump tracku w sumie też. Z doskoku był, ale raczej też mocno. To jakie są tutaj twoje predykcje na najbliższe lata? Jak myślisz, gdzie to się, w którą stronę się to będzie rozwijało? Czy to enduro będzie bardziej jakby takim docelowym rynkiem, czy raczej to DH też już zaczyna gdzieś tam powoli wracać na... Wiesz co, rynek rowerowy chyba już jest jeden. To jest właśnie enduro. Jak pojedziesz gdziekolwiek do bike parku, gdziekolwiek na jakąś miejscówkę, rowerów enduro jest 90%, powiedzmy. No tak. Także rower enduro, ja też to zauważyłem, jest tak mega uniwersalny, że i też rower enduro. Rower enduro teraz jest trailowy, rower enduro 150 skoku i rower super enduro 180 skoku, więc tych rowerów enduro mamy tak naprawdę trzy, można powiedzieć, gatunki. I to jest mega uniwersalne, mega fajne, że na rowerze możesz pojechać na wycieczkę do parku, możesz pojechać w góry i możesz pojeździć w bike parku. I tak naprawdę na moim rowerze, gdzie mam tam 150-160 skoku, czuję, że mogę robić wszystko na takim, powiedzmy, samym poziomie, co na zjazdówce. Więc gdzieś tam ten rower zjazdowy, wydaje mi się, że jego taka niska funkcjonalność, że musisz jechać tylko na miejscówkę z wyciągiem, żeby fajnie naprawdę pojeździć, no to zabija, nie? I wydaje mi się, że po prostu no, super jest mieć zjazdówkę, ale jako drugi rower. To pewnie część osób ogląda nas, no, którzy się interesują e-bike'ami. Jakie jest stanowisko Sławka i Łukasika na temat e-bike'ów? Nigdy nie miałem, ale chciałbym mieć. Także gdybym miał pieniądze, to może nawet bym kupił. Zapraszamy sponsorów do rzucenia jakiejś testówki. Nie, e-bike naprawdę moim zdaniem fajny i miałem okazję się gdzieś tam przejechać kawałeczek na pożyczonym. No i kurczę, no wiesz, jak nie masz możliwości pojechania gdzieś na wyciąg, a chcesz sobie fajnie pojeździć i fajnie, nawet nie pojeździć, co pozjeżdżać, no to też się da bardzo dużo. Widziałem na Enduro World Series zawody e-bike'owe, no i to naprawdę wygląda tak, jakby ta waga roweru nie stanowiła zupełnie problemu, więc... Nie chciałbyś się tam ścigać? Wiesz co, chciałbym. Te trasy naprawdę są mega ciekawe, szczególnie, że jakby wycieczka po górach jest tak
obszerna, w sensie jest tyle kilometrów, że to jest na pewno ciekawe. Tyle, że no nigdy nie próbowałem, więc nie wiem, czy bym po prostu się jakoś gdzieś tam odnalazł. No waga na pewno też jest mega ważna samego rajdera. I tutaj bym pewnie musiał zrzucić 15 kilo, żeby... To tu ci nic by sobie nie zostało. 15 kilo, no to dużo, dużo. Dobra, to teraz przechodząc jakby powoli do końca, to chciałem cię zapytać o plany twoje na najbliższe miesiące, lata, związane z kolarstwem górskim, z enduro, z DH. Czy to DH już będziesz troszeczkę bardziej odpuszczał na rzecz enduro? Jakby co, na czym chcesz się skupić w najbliższym sezonie? Wiesz co, na pewno enduro będzie tak na pierwszym miejscu. Czuję, że jestem w stanie powalczyć o lokaty takie bardzo wysokie. No wiadomo, podium by było, w sumie jest takim trochę marzeniem. No i ale wiem, że to jest jakby do zrealizowania i wiem, że jak wszystko tak się zepnie fajnie, to jest to możliwe. No i to jest jakby taki plan, trochę marzenie. Ale tych właśnie takich planów, marzeń też było trochę i, tak. No i gdzieś tam większość się i tak udało zrealizować. Więc no na pewno czuję, że większą szansę mam właśnie w enduro niż w DH. Bo DH no to jest no też już trochę gra taka i pieniędzmi, i zapleczem, żeby być na takim najwyższym poziomie. Czyli to nie jest, myślisz, że te różnice, które tam są między zawodnikami, wynikają bardziej z technologii niż z jakby z umiejętności? Wchodzi wszystko tak naprawdę, ale różnica pomiędzy moim poziomem a poziomem zawodników z czołówki jest na tyle duża, że ja już nie jestem w stanie ich dogonić. I no jedynie, że miałbym naprawdę, kurczę, takich, no wszystko by się złożyło idealnie, super zaplecze, super rower, super części, wszystko z najwyższej półki. Może wtedy gdzieś bym tam się mógł powalczyć o jakieś, wiesz, top 10, top 20, także regularnie, ale na teraz, no to nie jest to do zrobienia. Okej, czyli raczej następny sezon. Raczej enduro, no. Poza tym, kurczę, no też mi sprawia to enduro więcej takiej właśnie radości, że no i trasy są mega fajne, bo ścigamy się po takich supernaturalnych ścieżkach. Tak, no to aż jest przyjemnie, jak jest taka ściółka, świeża trasa, singiele gdzieś tam po górach. No. I jest dużo więcej jazdy, bo siedzę na rowerze tak naprawdę przez cały weekend. Na Pucharze Świata idziesz w czwartek na track walk, w piątek zjeżdżasz maksymalnie 6 razy, bo to jakby na tyle... Oni ci to odbijają chyba, tak? Nie, nawet nie odbijają, ale jest trening chyba coś koło 3 godzin. 3-4 godzin i no, maksymalnie co udało mi się zjechać tak, że nawet nie schodziłem, żeby gdzieś tam, że wiesz, woda przy wyciągu, jakieś tam coś do jedzenia i nawet nie schodziłem gdzieś tam za bardzo na bok, no to udało mi się zjechać chyba 7 razy, to był taki maks, nie? No i później co, sobota 2 razy, później eliminacje. No to masz powiedzmy te 8 zjazdów, jak dobrze pójdzie i nic się nie wysypie po drodze. No, tak. No i teraz pytanie, czy się dostajesz, czy nie. Jak się dostajesz, no to zjeżdżasz 10 razy maksymalnie przez weekend. No i koniec, nie? I to jest takie, kurczę, no trochę... Mało tej jazdy na rowerze. No dokładnie, dokładnie. Okay. Bardzo często miałem tak po Pucharze Świata, że poniedziałek przychodził i ja tak, kurde, no coś bym pojeździł jeszcze, bo taki, wiesz, taki niedosyt, nie? A po enduro jednak, kurczę, czuję, że tak, no wyjeździłem się, że ten poniedziałek to jest
na zasadzie takiej, że kurde, ale fajnie jest odpocząć i pochillować. Długo trwa ta regeneracja u ciebie? Czy to jest na zasadzie dzień i potem już muszę wrócić do takiego? Wiesz, treningu? To dzień zawsze dawałem sobie takiego totalnego luzu, że nawet nie chciało mi się za bardzo nic robić. Gdzieś tam może ewentualnie jakieś 15 minut popedałowania na rozruszanie się. Okay. No i wtorek przeważnie to już był taki jakiś lekki trening, trochę właśnie też na rozruszanie się, ale też jeszcze czułem to zmęczenie, że gdzieś tam jest. Super, znaczy, no super, że pokazujesz to, jak to wygląda, bo to myślę, że mało osób wie, ja na pewno nie wiem, jak to wygląda i super, że to jakby tutaj wybrzmiało. Że jednak no, jest chwila odpoczynku, ale potem trzeba wrócić. No, tak? To na pewno. To nie jest tak, że no to do soboty teraz. Nie, zawsze nawet kiedy były starty tydzień po tygodniu, w sensie w weekend jedna runda, w drugi weekend kolejna, to właśnie poniedziałek był luźny, wtorek był jakiś tam lekki trening albo jakaś siłownia taka na rozruszanie się. Środa tak samo trening taki pobudzający, no i gdzieś tam jeszcze się przeplatał jakiś track walk i tak dalej, więc jakby no starałem się nie, wiesz, leżeć plackiem na łóżku, tylko gdzieś tam jakby wracać przez taką aktywną regenerację do, no i podtrzymywać jakby to, co wypracowałem przez zimę. Czyli wszystkie te około rowerowe rzeczy, czyli i dieta, i trening psychomotoryczny i tak dalej, jakby przybliżyło cię wszystko, jakby będziesz kontynuował, tak? Nie jest to, że, tak, że coś ci się na przykład, to mi się w sumie nie sprawdza. To, wiesz. Nie, czuję, że jakby każdy ten element gdzieś tam zagrał fajnie. Mhm. Teraz miałem taki okres, wiadomo, przez teraz taki okres trochę luźniejszy, więc robiłem po prostu to, co chciałem przez ten ostatni miesiąc, Możesz coś zdradzić, co robiłeś w tym takim luźnym, wiesz, off-seasonie? Jadłem hamburgery. Naprawiałem mojego golfa. Aha, widzisz. No, także miałem bardzo dużą taką zajawę na szosę. No, w zasadzie mam dalej, że takie, wiesz, no, mega pogoda ładna, więc jeździłem na takie długie wycieczki gdzieś tam po 100-120 km naokoło. Udało mi się raz gdzieś pójść w góry, na Babią Górę. Super. Gdzieś tam jakieś takie trochę przyziemne rzeczy, coś tam, wiesz, jakieś ogarnięcie bałaganu w garażu, no tak, takie tak. Gdzieś tam na motor wyjść, no takie jakby zupełnie inne zajęcia niż w sezonie, nie? Wiem. Dobra, to na sam koniec chciałem cię zapytać o taką standardową rzecz, którą pytam moich gości, czyli z obszaru akurat twojego. Jak myślisz, jaka jest taka nie chciałbym tego nazywać złota rada, ale coś, na co każdy zawodnik, który chciałby być odrobinę lepszym zawodnikiem, powinien zwrócić uwagę według ciebie? Takie najważniejsza rzecz. Wiesz co, najważniejsza wydaje mi się, że podchodzić do sportu, treningu, jazdy na rowerze z głową, żeby nie robić niczego na zasadzie, albo ktoś tam robi, więc ja też zrobię, tylko faktycznie trochę skupić się na takich swoich odczuciach, swoich takich potrzebach, zastanowić się, co ja potrzebuję, no i gdzieś tam to budować, więc takie, wiesz, tak samo na rowerze, na trasach, nie klepać zjazd za zjazdem i na koniec, ale wyjeździłem się fajnie, tylko gdzieś tam w każdym tym zjeździe próbować skupiać się na jakichś technicznych elementach. Wiadomo, że to nie jest jakby ważne, żeby jeździć tylko myśląc o tym, żeby poprawiać. Wiadomo, fun i tak dalej też jest bardzo ważny. Ale mimo wszystko, żeby gdzieś tam mieć w głowie takie techniczne elementy i nad tym pracować. Super. To bardzo ci dziękuję za tą chyba już godzinę naszej rozmowy. Na koniec mam dla ciebie mały gift. Tutaj mam prezenty, dla ciebie błotniczki. Proszę bardzo, będziesz mógł sobie ten, no i
wyjątkowo. Ja wiem, że wprawdzie nie potrzebujesz takiej informacji, ale mamy takie naklejki Puść te heble. Bardzo nam możesz na kierownicę, no i naszego stowarzyszenia tutaj naklejeczki. Proszę bardzo. Myślę, że lepsze i takie głębsze przesłanie jest oddychaj i uwierz w siebie. Dobra, to następna seria będzie oddychaj i uwierz. Tak. Będzie powered by Sławek Łukasik. Puść te heble to jest takie trochę niebezpieczne w tych momentach. Okej, okay, to będziemy mieć to na uwadze, żeby następnym razem zmienić to hasło. Ale póki co mam nadzieję, że też będziesz puszczał heble, kiedy będzie trzeba. Dzięki. Także bardzo Ci dziękuję. Bardzo Wam dziękuję również za wysłuchanie. Kliknijcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, lajka, zostawcie byle jaki komentarz dla algorytmu. No i możecie też wpaść na mój kanał. I patrzcie. Od czasu do czasu gdzieś tam coś wrzucę. Nie, no jest tam sporo materiału, więc jeżeli ktoś chce bardziej Sławka poznać od tej strony, właściwie też prywatnej, to i Instagram, i YouTube zapraszamy. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten wywiad. Ja Ci dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.